Część tutaj każdy zna, tak zwana stołówka, czy sala chorych główna, prawdopodobnie stołówka, idziemy dalej. To każdy z filmików różnych, teraz tutaj zaparkowałem, to była jednak stołówka. Tu mamy zejście do piwnic dalej, ale nie ma sensu ich pokazywać, bo każdy chyba widział piwnicę. Widać graficia, że poszli z biegiem czasu. Tam na górze, na piętrze będzie malunek fajny. Nawet artystycznie to wyrobo tam na górze będzie. Jak widać, tu nic nie ma szczególnie. Szczególnie takie różne neonazistowskie przekazy, że jakby wszystko i tak dalej. To się mówi wszystko i nic. Szukam, bo to był rysunek ryby. Tak, ale to będzie tam na górze. Piękne są pomieszczenia, naprawdę. Ten budynek jest zwykły. Teraz wszędzie to samo. Idziemy. Jak widzicie, to jest cała Zofiówka. Zgubić się tu nie da. O. Nie ma sensu zbyt wiele filmu robić. Teraz muszę się przenieść z rowerem wyżej. Coś jak będę kręcił, to kręcę całość. Dobra, jestem teraz na piętrze. Idziemy dalej. Wziąłem teraz filmy na szeroki kąt, żebyście dobrze mogli zobaczyć, co jest z czymś powiązane. Sufit kiedyś był tak robiony. W ten sposób piękna budowa. Prawie niezniszczalna, gdyby ludzie jeszcze dbali o to. O. Piękne pomieszczenia. Tam na dole byłoby ten pana Parkera. Malowidło najgłupsze. Wszystko powyprowali złomiarze. Złomiarze ogólnie z Otwocka okolic bezdomni i nawiedzili Zofiówkę i rozproli ją do granic możliwości ze wszystkiego. Między innymi w Zofiówce była Adela Tuwin, matka Juliana Tuwina. Była leczona, a później ja przynajmniej nie wiem, co się dalej jej losy potyczyły. Logo Facebooka w Zofiówce. No i tak jak widać, o, tam dalej jest ten. Tutaj mamy las. A tu fajne coś. Naprawdę. Otwock. No i o, kosmici też tu byli. Ten cały... Ten cały słynny kawałek, te piętro. Kanały wentylacyjne wszędzie. Drzewa rosną na budynku, coś ponownego. Od razu jednym zamachem pokażę wam piętro. Patrzcie, jakie to jest zrujnowane. I to jest atrakcja turystyczna lokalna. I to po prostu nic nie ma. Pięterko. Wszędzie poprzebijane przejścia.
A tu wpaść. Tadam. Czego to ludzie nie wymyślą? Wszędzie symbole satanistyczne. Naprawdę, teraz w głowę kuje. W głowę kuje, że ktoś miał tak najebane we łbie, żeby malować takie rzeczy. Z takich rzeczy się nie maluje. Ale ludzie jak to ludzie, każdy na odpierdol, aby tylko sobie. No i tu już nic nie ma. Znam tą Zofiówkę jak własną rękę. Teraz lecimy na górę. I mamy dach. Dach Zofiówki. Po nim nie będę chodził, bo jak widzicie, jest w niezbyt dobrym stanie. Ale fajnie wygląda. Piękny zachód słońca. Dobra, schodzimy. Zejście z tego gówna nie jest łatwe. I tu mamy stereszek jakby. O. A mamy zejście na dół, tym iść nie będziemy. A dalej jak wyjdziemy. Więc jak mówiłem, wróciłem sprawdzić, czy mój transporter jest. Tu zresztą wam pokazałem, teraz wejdziemy tutaj na górę. Trzeba spierdolić można w tym. Kiedyś takie dwa pojeby wzięły, obwaliły tu całą ścianę, a przynajmniej wtedy to jeszcze to było, kurde. Zobaczcie, jaka ta droga jest, ja pierdolę, jakby to się spierdolił po tych cegłach, to człowiek by leciał i leciał. Fajne okno. Zobaczcie, jak to wygląda. Ktoś pierdolnie wszystko. O kurwa. Szczerze? Posłuchajcie, tu musiał być jakiś pożar, bo pamiętam, że tu jeszcze był drewniany strych i tu 8 lat temu jeszcze można było wejść spokojnie sobie na górę. A teraz kurwa, zobaczcie, tu rośnie las. Przepraszam za przekleństwa, ale jestem zdumiony, zdruzgotany i jednocześnie kurde, nie wiem co powiedzieć. Bo 8 lat temu był tu drewniany strych, można było tu wejść i sobie posiedzieć, wypić browara, czy walnąć setkę wódki. I popierdoli głupotę z kumplami, a teraz patrzcie, drzewa tu rosną i niczego nie ma. O w mordę. Ale się tu zmieniło. Dobra, schodzimy na dół. Po tym kurwa nie wiadomo czym. Naprawdę trzeba się trzymać, bo można zjechać. Żeby wam pokazać, czym grozi takie zjechanie, żyje tej cegły. A nie dało rady, ale spróbujemy kolejny. I to chodzi, jak coś pierdolnie, to będzie koniec. No i tu mamy zejście na dół. O, oczywiście pokażę, jak zwykle, co jest na pierdolie. Kurde, piętrze. O, no i na piętrze, jak to na piętrze, tutaj zresztą byliśmy, nie ma nic. No to będzie chyba na tyle. Obejdę sobie dookoła. Jak będziecie zwiedzać Zofiówkę, uważajcie na gwoździe i takie różne rzeczy. Patrzcie, które leżą tu wszędzie dookoła, bo naprawdę możecie się pokaleczyć. I tak dalej.
Tak wygląda budynek z zewnątrz. Rozglądam się, czy ktoś nie idzie przypadkiem dróżką, żeby go nie sfilmować. Tak wygląda budynek. I tu jest główne wejście. Ja się wpierdalam tędy zawsze. Wiecie, nie widzę tego malowidła tej babci. I to mnie niepokoi. Ta zakonnica, która tu była w Zofiówce, ona malowała różne rzeczy i właśnie nie widzę jej malowidła. Szczerze. No ale ja się nie będę przejmował. Ważne, że pokazałem wam Zofiówkę i wszyscy wiemy, jak tu jest. Obiecałem, że któregoś dnia się wybiorę, jak będę miał wolny od pracy i pokażę Zofiówkę i słowa dotrzymuję. Zwiedziłem z wami całą Zofiówkę. Budynek jeszcze został drugi, ale tam to na razie jakaś ekipa siedzi. I tyle. Teraz fajne pomieszczenie jest duże. Ogólnie jest bardzo duże. No i dobra, i to by było na tyle. I to by było na tyle. Fajnie było. Miłego dnia życzę wszystkim. Oglądajcie.